Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny Live on 2 odcinek symulatora OMSI 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku będziemy jechać na linii 156 na mapie fikcyjnej Szczecin. Będziecie poprawiać mikrofonu trochę. O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję też, że mnie to bardzo dobrze słychać. Raczej bez większych problemów nie powinno być takich. No może troszkę, no nie wiem. Ciężko mi jest to aktualnie stwierdzić. Nie mogę sobie łączyć w żaden sposób odsłuchu. Ja sobie tu postaram się tego ustawić, żeby było jak najlepiej. Dobrze. Więc tak, drodzy Państwo, ja jeszcze tylko, no, dobrze mnie słychać w miarę, tak mi się wydaje. Więc, drodzy Państwo, zaczynajmy bez zbędnego przedłużania na początku. Odpauzujemy sobie grę. Idziemy na realnej pogodzie na Kraków, ile to tam teraz jest. Na pewno nie ma 15 stopni. Coś tu jest popsute i nie wiem czemu się nie chce wczytać. O, teraz pracuje. Minus 9, minus 11. Zgadza się. Więc tak. Dzisiaj jedziemy Volvo 7900 wersji LH. Na niemieckim malowaniu, no niestety. Nie mam malowania na fikcyjny Szczecin. Więc uruchommy sobie stacyjkę. Może iść tutaj uruchom. I uruchommy sobie silnik naszego autobusu. Okej. I się już nagrzewa. Używanie lusterek, bardzo ważna czynność. Światło nas kierowcą dajemy sobie na auto. Światło nie potrzebujemy, ponieważ mamy światła dzienne. Drzwi sprawdźmy, drzwi działają prawidłowo. Spójrzmy hamulec ręczny, nie zadowolujmy się no tego tutaj cuda. Zadowolujmy się do tego tutaj cuda, żejmy. Zawsze jakieś problemy się muszą pojawić. Tu się powinno wyświetlić normalnie informacja. A najpierw chyba muszę. O! Coś takiego, nie? Dobra. Chciałem się pojawić. Mamy 5 minut do odjazdu. Dajemy na jazdę do przodu.
Zobaczmy, światła się świecą, wszystko jest prawidłowo rozpisane. Więc sobie pomalutku ruszymy. Dobrze będzie się słyszeć moją kierownicę, nie? Niestety będzie ona lekka, aktywować mikrofon. Panie kierowco, ja kupiłem bilet na autobus, a nie bilet na saunę. Nie bez przesady, bo nie jest aż tak ciepło, 18 stopni, no ja wiem, że w nadworzu jest minus 9. Poproszę o bilet na jedno miasto. A na jedno miasto, no dobrze. Przydam panu na to jedno miasto, jak tam pan chce. Dobra, zamknijmy te drzwi. I co ja miałem zrobić? Niestety z tą kierownicą nic nie zrobię, ale... Więc czym mogę zrobić? Z ustawieniem encodera, żeby wam się... nie ścinało. Jeśli chodzi o obraz. Ja sobie, że tyle procesora, mnie się tylko coś pytam. Gdzieś to program tego musi zużywać, jak? Tak. W sumie ciężko mi jest teraz do tego dojść. Dobra. Przede wszystkim OBS musi być na wysokim priorytecie. Ta lampka jest od czego? To się świeci? Nie mam zielonego pojęcia. Aha, już narzekają na moją jazdę, no super. Trzeszczyn, ulica Dziewiarska, na żądanie. Dzień dobry. Dobra, jedziemy dalej. To jest hybryda, nie? Jakby. Wyjeżdżam już z tych wybojów, będzie ciszej, zdecydowanie. Nie, promieniem skrętu to ten autobus nie chowa. Wiele co wam mogę powiedzieć. No, powalać to mnie chowano.
Lotnika Norskiego. Marian, Nowaków w domu nie ma. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. 70 bilecik, proszę bardzo. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jakbyś ktoś się zastanawiał nad przyspieszeniem tego autobusu, nie? Następny przystanek. Tylko hybryda mu bardzo dobra. Hybrydy ogólnie mają dobre przyspieszenie. Nadają kulturalnym pasażerom. Och, ktoś chce wiele kupić. Proszę bardzo, bilecik. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze tylko drzwi trzeba zamknąć. Nie wiem, czemu się nie zamknęło panu. Pan mnie wpuszcza, dziękuję bardzo. Nawet światełkami mrowy. Następny przystanek. Rauza 81. Się ładuje, dlatego są te dziesięciu, nie? Za jakiś czas. No, wysiadać. Dobra. Ej, panie. No, co pan robisz? Ej, pan się zatrzymał? No co za chłop? Już to widzi, że normalnie świetny kierowca. Jedź pan też, no. To pewne ludzie. Rozumiem tej techniki jazdy, normalnie wpychać się na tamten następny, nie się wepchnie. No co za chamscy ludzie, no nie, nie rozumiem. Wepchną się przez autobus, byle tylko. Dobra, trzeba tam było na ostro pojechać. Inaczej się nie dało. Następny przystanek. Aleja Solidarności, Aleja Piłsudskiego. No
to w lewo. Coś co mnie dziwi w tej hibrydzie, bo ta bateria się coraz bardziej rozładowuje zawsze. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że jest rozładowana i już tutaj ta hibryda nie działa tak fajnie jak zazwyczaj, nie? Zmiana pasa ruchu. A to. A no panie autobus. Co to się za rzeczy dzieją? Takie rzeczy mają się dziać, to ja dziękuję bardzo. Nie wiem, żeby jak nagrywam, to te autobusy nagle zaczynają kurczę skakać i nie wiadomo co się zmieni. Jak normalnie jadę, to kurczę nigdy nie ma. Widzicie, to się... W ogóle te ciągle nagrywam jest mało klatek, no ale idą... Zwróci procesora 100%. Ale jakby też cel jest taki, jaki jest, nie? Najwięcej zużywa procesora. Zielonego. Okazuje, że jest nie 100%, a nie wiem. A, to z przeciążenia procesora nagle autobus zaczyna skakać. No super. Zaraz już się... Teraz powinno funkcjonować odrobinę lepiej, mam taką nadzieję. Ani też normalny nasz jedzie. Na kiepsku z czasem, szczerze mówiąc. My jesteśmy opóźnieni 3,5 minuty.
Ten bilet chce? Proszę bardzo, panie. Myście się mogli lekko pośpieszyć, bo jest akurat zielona. Łącze jak po hamulce dają, no co za ludzie. Następny przystanek. Dąbrówka, ulica Nowosolna 102. Ulica Nowosolna 102. Trochę ludu w tym autobusie jest, nie powiem. O nie, jeszcze czerwony, super. Może trochę się uda nadrobić tego rozkładu. Jest nie tak? Środkowe drzwi się były zamknięte. Na żelazo, normalnie już wiem, gdzie ja jestem prawie. Panie, no pan w takim momencie przyszedł, kulminacyjny, bilet kupować. Pan już będzie, to znaczy pani. Myślałem, że to chłopa tu kobieta by... Ale klimat w autobusie się zmienia, niskie temperatury się robią. Zajmę te mocy trochę wentylatorom. Zacznie trochę lepiej grzać. Panie!
Jak pan jedzie? Aż kurczę, neutralny jak wrzuciłem. No co za jałup, no. Aż miałko, bo gorzej jedzie wszystko, wszystko. Ale ja niestety zbyt daleko od krawężnika, nie. No znaczy, mogłoby być trochę bliżej. No co jest? Nie zatrzymania. No co? A pasażerowie chcą? No zapomniałem, że tu są te o niewidzialne ściany, nie? Jakiś dziwny. Czemu to temperatura w autobusie maleje? Nie widzimy zielonego pojęcia, jedziemy dalej. Łuki zielone, pedał w podłodze i lecimy, nie? Się pokazuje, jaki następny dzień przestanę. Zeszedł i że sobie ktoś żąda. Jo, jo.
więc się zatrzymajmy. Dobra, jedziemy. Złotno, ulica Obszerna, na żądanie. Dobra, za powrotną sobie wykonamy zwykłym Solarisem. Urbino 12. Wersji oczywiście też hybrydowej. Mogę porównać te dwa autobusy. Delikatny na krawężnik, niestety najechałem. Strasznie się ślizgę ten autobus, mu się naprawdę dać dociśnie. W pedał to czuć, jak zarzuca tyłkiem. Lewa wolna, lewa wolna, można dojeżdżać. No już prowadzę tragicznie. Miło mi to słyszeć. Bo u nich tak jak usłyszy się, że się prowadzi tragiczny, to znaczy, że się prowadzi wyśmienicie, bo nie wiem. Może podjechać do krawężnika idealnie. Teraz jeszcze autobus nie chce jechać, no. No co się bijesz o szkło jakieś na środku podczas drogi? Ogólnie Volvo mają ładniejsze kierownice niż oni to odzorowali, więc trochę kłamam, jeśli chodzi o wygląd tego autobusu. W to, żem teraz ja uderzył niby. Bo ja nie widzę nic w sobie mógł. Dobra, bo zaraz będziemy wszak włamać. No też tak nie można. Właśnie. Dobra. Jesteśmy na miejscu docelowym. Teraz szybko podgląd autobusu.